Noc wigilijna jest wyjątkowa w ciągu całego roku. Wyjątkową była noc narodzenia Jezusa Chrystusa. Przyjście na świat Jezusa Chrystusa zmieniło świat. Od Jego narodzenia liczy się czas. Liczymy przed narodzeniem i po narodzeniu Chrystusa. Dlatego pragniemy w tę noc w sposób szczególny oddać hołd Jezusowi, który się narodził w stajence betlejemskiej. Przyjął na siebie ubóstwo, pokorę. Przyjął to wszystko, co związane jest z życiem człowieka. Pragniemy w noc wigilijną być z Jezusem Chrystusem i iść na pasterkę, na Przeświętą, gdzie On na nowo się zrodzi dla nas, aby nas umocnić, aby nam było lepiej niż Jemu w tę noc, kiedy się rodził. Życzę błogosławieństwa dla każdego z Was i tego wspomnienia tej nocy, abyśmy żyli tymi wspomnieniami w naszych rodzinach. Nie tylko, żebyśmy się cieszyli z dobra doczesnego, że mamy obfity stół, ale również z tego, że żyjemy w optyce Bożej, że Chrystus jest z nami i daje nam siły i moc, abyśmy również kroczyli za Jego gwiazdą betlejemską, tak jak szli pasterze do Jego żłóbka. Każdy w swojej parafii czy w katedrze niech będzie, niech śpiewa wśród nocnej ciszy. Ja będę śpiewał w Rabie Wyżnej, bo tam szczególnie mnie zaprosili w tym roku po raz pierwszy jako kapłana, jako biskupa, kardynała, ponieważ środki przekazu chcieliby ukazać również przy tej okazji piękno młodzieży, dzieci śpiewającej, grającej Chrystusowi, który rodzi się. Rodzi się w noc wigilijną, ale niech rodzi się w duszach każdego z nas. Wesołych świąt! Radujmy się! Szczęść Boże!